Jeszcze przez kilka dni można zgłaszać się do konkursu. Wybieram wybory. Organizatorzy trzeciej już edycji konkursu to Państwowa Komisja Wyborcza oraz Krajowe Biuro Wyborcze, które swą propozycję adresują do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem ogólnopolskiej rywalizacji jest sprawdzenie, ale i podniesienie poziomu wiedzy młodych ludzi w zakresie prawa wyborczego. Chętni do udziału w ogólnopolskim konkursie mogą się do niego zgłaszać za pośrednictwem dyrektorów szkół w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym na 31 stycznia. Na 26 lutego zaplanowano pierwszy szkolny etap, w którym zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu złożonego z 25 pytań. 14 marca Ogłoszone zostaną wyniki tej części konkursu. Kolejny sprawdzian wiedzy będzie już na etapie wojewódzkim i będzie polegał na sporządzeniu pisemnej pracy na jeden z trzech tematów. 11 kwietnia poznamy werdykt komisji konkursowej, która wskaże uczestników etapu ogólnopolskiego. Ten zaplanowano na 30 dzień kwietnia, a jego forma znowu będzie inna od wcześniejszych. Tym razem zadanie będzie polegało na udzieleniu odpowiedzi na trzy losowo wybrane pytania z zakresu kodeksu wyborczego. Odpowiedzi wysłuchają i ocenią członkowie Państwowej Komisji Wyborczej. Organizatorzy konkursu przewidzieli nagrody dla największych znawców meandrów polskiego prawa wyborczego. Za pierwsze miejsce 1300 zł, za drugie 800, a za trzecie 600 zł. Opiekunowie laureatów. Także dostaną nagrody. W ubiegłorocznej edycji konkursu udział wzięło ponad 7800 uczniów z niemal 900 polskich szkół. Wśród krajowych laureatów znalazł się Juliusz Błażewicz, uczeń Suwalskiego Zespołu Szkół nr 2.